Dzień dobry widzowie, Maciek z firmy Mawkar z tej strony, a dzisiaj dla Was mam takiego plamokkę, czyli hicior sprzedaży lat takich na przełomu od 2012 w górę, no bo SUV już były wtedy bardzo modne, a jeszcze wymyślili takie troszeczkę mniejsze SUVy do miasta, jak te Mokki, takie ala coś crossover, więc znalazło to jeszcze większą pulę klientów, ale może opowiedzmy co tutaj mamy na kamerze. Jest to 14 rok z przebiegiem 146 tysięcy, czyli 10-latek teraz, czyli wychodzi, że 14 rocznie. Silnikiem 1.4 turbo 140 koni, więc mi się wydaje, że absolutnie dla takiego średniej wielkości wozu, wielkości Astry J, może ciut mniejszy, może ciut większy, przebieg absolutnie normalny, czyli około troszkę ponad 1000 km miesięcznie. Mamy tu przedni napęd, nie 4x4, z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Auto jest od pierwszego właściciela, od nowości, tak zwany właściciel zero, bezwypadkowe. Jakieś elementy mają podwójny lakier rzędu 100 paru mikronów, ale to Wam zmierzę, to powstałem, że jakaś kosmetyka, bo samochód wygląda bardzo ładnie i widać, że ktoś o niego dbał. Serwisy też były wykonywane, chyba ostatnio jeszcze 131, więc nie jest to tak, że się nagle ucięło po samej gwarancji i dużo też jest wyrobionych tych serwisów ASO Opla, czyli w firmie tej, którą może widzicie teraz na tylnej ramce, KR UL czy KRUL, jak kto woli. Przede wszystkim bardzo fajny malakier ten wóz, taki brąz. Teraz no mam akurat pochmurnie, to nie będzie tego widać, ale już kilka mokk miałem w tym lakierze, znaczy nawet nie mokk, kilku opli i naprawdę ludziom się to podoba. W słońcu on się tak bardziej mieni na kawowy troszeczkę. No teraz wydaje się taki ciemny, prawie czarny. Może bym rozjaśnił to, to byście coś więcej zobaczyli. No, nie widać tego. Ale za to mam też jeszcze taki feature, który mi się wydaje, że bardzo szybko sprzeda ten samochód. Bo jak widzicie, taką ala szufladę na tym tylnym srebrnym spoilerze czy dyfuzorze, jak kto wie. Jest tam ukryty bagażnik fabryczny na rowery. Już Wam idę pokazać, jak on sobie tu wygląda. Bo on jest, wiadomo, dwuczęściowy. Proszę, to jest jedna jego część. No i następną z tych części, tutaj Wam będzie ciężko pokazać, takie małe srebrne te, ale to jest komplet do tego, żebyście sobie mogli fabrycznie zamontować rowery. Tutaj macie taką rączkę, która po prostu to wysuwa Wam z dołu. I mi się wydaje, że dla wielu osób będzie to bardzo fajna sprawa, bo nie każdemu chce się po pierwsze kupować taki bagażnik, wydawać dodatkowe pieniądze i bawić z montażem, bo jak widzę czasami, jak to jest pomontowane, że tak powiem, od tyłu i przez jakieś oparcia na dach, to dosłownie akrobatyka. Tutaj wysuwacie szufladę, wpinacie rowery. Nawet jest też oczywiście miejsce na taką trzecią tablicę stacyjną, albo na prostu przełożenie tablicy, jeżeli ktoś nie będzie zmieniał bagażnika, zdejmował bagażnika tej drugiej tablicy. Ale pokażę Wam zdjęcia, jak to wygląda, bo mam oczywiście chyba również prospekt do tego wozu, jak ktoś go kupował, z obsługą tego całego ustrojstwa. Co jeszcze powiem, felgi fajne, 17, ładny wzór. Lampy nie są te takie standardówki białe, tylko z takim czarnym środkiem. Też pewnie widzieliście, że ma czarne, przyciemniane szyby. Czujniki parkowania przód, tył też się przydaje. Wiele osób z tego korzysta, czy kobiet, czy mężczyzn. Mamy przede wszystkim czujnik deszczu, czujnik zmierzchu. Też duża wygoda. Nie musicie babrać sami przełączanie świateł, czy też wycieraczek. Oczywiście światła do jazdy dziennej. No i chyba z takich zewnętrznych cech, oprócz składaniach jeszcze lusterek, których nie wspomniałem, to mamy wszystko. Wewnątrz naprawdę ładna, czysta, przyjemna, ze sportowymi fotelami kierowcy. I idę Wam jeszcze pokazać, jak się fajnie prezentują tutaj opony. Jak widać, oponka zdrowa, jeszcze dużo mięsa, kontynentala, tarcze świeże, ale no ile ja tym samochodem zrobiłem, może kilometr, więc jeszcze muszę chociaż troszeczkę się przejechać, ale bez rantu. Ładnie utrzymany. No i teraz sobie widzicie, o, ładnie się złapał kolor, że ten wóz jest taki brązowawy. Fajny, taki chromowana listewka, wysoko poprowadzona linia,
szyb, szyby małe, no to taki, jak to powiem, twardy, zwarty konstrukcyjnie samochód. Może się to podobać, teraz taka właśnie się moda zrobiła, Toyota też robi takie samochody, które właśnie wyglądają w ten sposób, na takie małe, silne, powiem, że tak, SUV-y, no. Czy coś jeszcze Wam o zewnątrz powiedzieć? No, o lakierze Wam powiedziałem, o silniku, ta 140 jest bardzo popularna i bardzo lubiana. Zakładacie do tego gaz, łatwo to naprawić, dużo miejsca pod maską. No i taka opcja, że jest szczytowy, występował oczywiście diesle 1.6, 116 koni, ale to jest nieporównywalnie samochód bardziej żwawy i mniej pali. To jest 1.6, to jest dla takich osób, które naprawdę lubią klasykę, ale te 1.4 naprawdę nie zawodziły. No i też pewnie, jak widzicie, nie jest to poobijany samochód, czy obiechowany kluczem, więc może się według mnie podobać. Dobra, moi mili, nagrajmy sobie książkę serwisową. Widzicie, Auto House Król. Tutaj też macie pierwszy wpis u nich. Potem dalej. Też macie Król. 106 i potem jest ten. Co tu pisze? Frater. Frater przy 133. Pod maską macie jeszcze jedną wymianę. Tutaj już nie wbili, ale karteczka też jest od nich, że przy 142 wymiana oleju. 22, czyli on tak naprawdę dużo nie przejechał w ostatnim czasie. A to jest ten, chciałem Wam jeszcze małodni prospekt, ten bagażnik pokazać, jak on sobie tutaj wygląda, jeżeli go po prostu złożycie i przypniecie. Fajnie się to prezentuje. No i ten kolor był bardzo wtedy modny dla tej Mokki, naprawdę wygląda dobrze. To jest chyba cappuccino brown, jak tam dalej w tym prospekcie. No i co, nie będę Wam prospektu reklamowego od Mokki pokazywał, tylko powiem Wam o wnętrzu. Zacznijmy sobie, z tyłu macie ISOFIX-a, żeby wygodnie wpiąć fotelik, proszę, fotel, tak jak mówiłem, ten bardziej sport komfort z wysuwanymi lędźwiami, prezentuje się ładnie, nawet tutaj spójrzcie, nigdzie nie pozagniatany, musiała jakaś lekka osoba jeździć, tu macie dwa schowki, jednym mamy książki, w drugim mamy jakieś bajerki, to już Wam pokażę, proszę, no i jeszcze jest tutaj taki jeden, o, żeby były jakieś podręczne rzeczy, więc schoweczków tu nie brakuje, dwa w boczku, fajnie to wygląda, kilka airbagów, przechodzę sobie do góry, tu macie lusterko z fotochromem i całe ten miejsce na te wszystkie czujniki, deska, jest ten większy wyświetlacz tego z radia, fajnie to wygląda, no ludzie jednak lubią mieć jakieś ekraniki, niż mieć jakieś pomarańczki takie jak tutaj, tu wchodzicie sobie w home, możecie podłączyć telefon i inne rzeczy, fajnie to dość to projektowali, tutaj jego sterowanie, nawiewy. Tutaj macie klimę fajną, bo dwustrefową, automatyczną, sprawną, podgrzewanie dwóch foteli i grzanie kierownicy, co jest naprawdę, mówię, fajną opcją w Oplu, bo tu fajnie bardzo grzeje. Tutaj najbardziej takie miejsce, gdzie się powinno trzymać ręce, są ugrzane. Dobra, przechodzimy sobie na środek, pali się kontrolka od ciśnienia po oponach, ale to zlikwiduje, więc tym się nie przejmujcie. Macie komputer pokładowy, zasięg 116 km i fajne spalanie 6,6 na jakiej odległości? To było zmierzone na 27 tysiącach km, więc można się tym absolutnie sugerować. Przebieg 140 tysięcy, jak Wam mówiłem. Jeszcze nie wspomniałem, nie pokazałem Wam dobrze kierownicy, tak szybko szedłem, ale spójrzcie, w jakim ona ładnym jest stanie ta skóra na niej. Naprawdę postaram się złapać ostrość, ale zero zużycia, nawet farba z niej nie poschodziła. Spróbujcie jeszcze sobie zobaczyć, tak, o, naprawdę ładne tempomat, odbieranie połączeń, sobie włączyć, o, proszę, wyłączyć, licznik, dwie tuby, standard, na środku wyświetlacz, tu też dwie małe tuby,
żadnych wielkich cudów nie ma. Przechodzimy na lewą stronę. Automatyczne światełka przeciwdzielne przed tyłu, tu jeszcze jakiś schowaczek na monety czy na coś, co tam potrzebujecie. 4 elektryczne szyby, to ładne, bo to przeważnie jest zdrapane. Tutaj o dziwo nie odkleiła się ta jeszcze guma. Składane lusterka, jak wam mówiłem wcześniej, proszę, ładnie się tu złożyło. Jedno, drugie teraz rozłóżmy. Cóż, co jeszcze warto pokazać ciekawego? Tutaj macie włącznik stopu, start stopu i czujników parkowania. Tu oczywiście wyjście na wszystkie różne pietoły, auksy, zapalniczkę. Wielkich cudów nie ma. Gałeczka bardzo ładnie utrzymana. Tak samo i mieszek przeszyty skórą. Dwa miejsca na kubki. Podłokietnik fabryczny. Tu jeszcze jakiś schowek. O, proszę, na kolejne rzeczy. Ręczny. Żadnych cudów tutaj nie ma, ale to też lubi być odrapane. Ta sreberko na tym i tu jest całe. I jeszcze warto mi się daje pokazać mój fotel kierowcy, bardzo ładny sprężyc, nawet nitki nie powychodziły. Tutaj też oczywiście, jak widzicie w sporcie, możecie sobie to wysunąć, żeby było wygodniej na lędźwie. No i tu nie zobaczycie, ale bo zobaczycie, jest podnoszony elektrycznie do góry i lędźwia też ma elektryczne, więc naprawdę można się wygodnie na nią wysadzić. Pewnie teraz słyszycie cyk, 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 idzie sobie do góry. Cóż, o wnętrzu to wszystko. Naprawdę jest przyjemnie w tym samochodzie utrzymane. Nie ma co się na niego doczepić. Niezdrapane, kierownica niepowycierana, plastiki niepoobłupywane. Widać, że tym jeździła jakaś osoba, która nie dbała, albo po prostu osoba starsza, która już nie ma dzieciaków, które szaleją czasami po samochodzie. Więc tak, jeżeli film wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję. Macie pytania, to komentarz. Ewentualnie możecie zadać je przez maila lub też przez media społecznościowe, takie jak Mavkar Auta na Instagramie, czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że każde auto u mnie jest opłacone. Możecie sobie wykupić gwarancję do roku czasu. A jeżeli nie macie jak auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywiozę go wam na lawecie. Lub też dla niektórych przypadków mogę dla klienta zarejestrować. A jeżeli samochód z filmu się sprzedał, mogę wam poszukać podobnego na zamówienie lub też jakiegoś innego, jeżeli moje filmy wam się podobają. A jak chcecie zobaczyć, co mam aktualnie w ofercie, wbijcie na mavkarautomoto.pl. Nie możecie znaleźć tej strony, zawsze tam w opisie filmu jest. Pozdrawiam, cześć!